Lato się skończyło. Przynajmniej w Poznaniu. Dzisiaj. Mam nadzieję, że mieliście udane urlopy. W sierpniu Fanimani w większości było na urlopach. Ładowaliśmy baterie. Ale oprócz tego w sierpniu Fanimani też wydarzyło się kilka rzeczy. Jedna z nich to pewnie widzieliście maila z informacją o nowym filmie. Nowym filmie w formie takiej animacji Doodle, która pozwala w prosty sposób wyjaśnić waszym wspierającym, jak działa Fanimani i jak mogą was wspierać przy okazji codziennych zakupów w internecie. Druga rzecz, która się wydarzyła, która się tak na dobrą sprawę dzieje cały czas, to przygotowania i prace nad nową wersją przypominajki, nad wersją czwartą już przypominajki Fanimani. Zachęcam was do zajrzenia na grupę fundraiserzy Fanimani. Tam znajdziecie screeny, zrzuty ekranu oraz informacje, co się zmieni. Oraz oczywiście możecie wziąć udział w tworzeniu tej nowej wersji przypominajki, dyskusji na temat tego, co ulepszyć, co zmienić, jak sprawić, żeby przynosiła ona wam więcej darowizn od zakupów. Co będzie się działo we wrześniu? Na wrześniu mam tylko dwie informacje. Pierwsze z nich to coś, co się już dzieje, czyli darowizny od zakupów związanych z powrotem do szkoły. Już niedługo zaczyna się rok szkolny i te zakupy związane ze szkołą pewnie potrwają do drugiej połowy września. Każdy taki zakup to również okazja do darowizny dla waszej organizacji. Druga rzecz to, w sumie najważniejsza, otwarcie sezonu zakupowego. Dla wielu sklepów internetowych ostatni kwartał roku to czas, kiedy mają bardzo dużo kupujących, a wy darowizn od zakupów w internecie. Zapraszam was 9 września, w czwartek, na godzinę 12 na webinar, podczas którego przedstawię wam skuteczne sposoby pozyskiwania wspierających. Sposoby, które sprawdziły się u wielu organizacji. Zrobimy taki przegląd tego, co działa, na co warto zwrócić uwagę. Pokażę wam, jak krok po kroku zaplanować takie właśnie pozyskanie wspierających, pozyskanie nowych osób, które będą wspierać waszą organizację przy okazji zakupów w internecie. Oraz oczywiście, w jaki sposób przypomnieć i zachęcić tym, którzy wcześniej być może trafili na informacje o takiej formie wspierania, ale jeszcze nie wsparli was darowizną od zakupów online. Czwartek, 9 września, godzina 12. Dzięki bardzo, do zobaczenia i życzę lepszej pogody. Do zobaczenia, hej!